jak zaskoczy, to będzie, jak zaskoczy, to będzie. Czyli wychodzi, że będzie. Dobry wieczór wszystkim. Krótko będzie, ale jak zaskoczyło. Teraz szamanowi zaraz się może internet zepsuć. No on nastawił mi bez drugi, no ale dobrze, zobaczymy. Mocny wpływ na internet jest w przestrzeni, czyli osób coraz większy, moi drodzy. To jeden, jedna z rzeczy, która będzie się działa w najbliższym czasie, tak dość mocno i powszechnie. No i to też może bardziej w Matrixie niż u was będzie dawało do myślenia, bo prawdopodobnie, znaczy to z perspektywy szamana nieprawdopodobnie, tylko z pewnością będzie taki proces dość powszechny właśnie się odbywał, że ludzie będą mocno w podobnej fazie, oczywiście na różnych poziomach czy fraktalach, jak tutaj mówimy, do technologii, którą używają. No i będą się różne rzeczy nieoczekiwane zdarzały na masową skalę, bym powiedział. Na ile mainstream to puści, to się okaże. No ale się nie zdziwcie, jak mimo dobrych parametrów waszego komputera, czy internetu, czy innych rzeczy, nagle kompletnie nie będziecie w stanie się skomunikować z tym. Jak zauważycie zależności, no to będziecie je mogli wykorzystać przez jakiś czas. Jak ich nie zauważycie, no to lepiej wtedy po prostu z tego nie korzystać. To tak na marginesie szaman mówi, bo raczej nie będzie się do tego odnosił w przyszłości. To może będzie trwało tydzień, dwa tygodnie, nie więcej, ale z wieloma właśnie sprzętami. To też zależy od tego, jak one są traktowane, generalnie procesory, ale nie będzie to dotyczyć tylko komputerów, choć można powiedzieć, że większość elektroniki, którą dzisiaj używamy, to są swoiste komputery, nawet telewizory mają jakieś procesory i nawet one mogą nieoczekiwane, niezdarzające się psikusy robić. Dla tych, którzy to w jakiś sposób rozcząsną z korzyścią dla siebie, może to być ciekawa informacja w następnym cyklu, ale to troszeczkę później przyjdzie. Być może wtedy nałożą się na to jeszcze inne wydarzenia, bo moi drodzy, mainstream, czy nie mainstream, ale programiści, zdaniem szamana, coraz bardziej przygotowują społeczeństwa, bo to nie jedno społeczeństwo, społeczeństwa na kontakt. Prawdopodobnie jest to jeden z wariantów, które na których by bardzo zależało im, gdyby inne się nie sprawdziły, a one mają coraz większą niezdolność realizacyjną, czyli coraz mniejszą możliwość realizacji. One się realizują na forach, w komentarzach, w przepowiedniach jasnowidzów, no i tak dalej, potem dorabiają teorie, jak to one są trafne i tak dalej, no ale nie będzie też on tego roztrząsał, tego jest dość z każdej strony. To już niektórych jasnowidzów irytuje, że już w zasadzie nie za bardzo mogą nadążyć z tymi ocenami, żeby cokolwiek trafić, więc naginają tą rzeczywistość, no ale to też de facto, jak to szaman mówi, ani dobre, ani złe, warto zwrócić na to uwagę,
że coraz mniej rzeczy jest przewidywalnych, moi drodzy, bo przewidzieć można tylko mechanizmy i procesy, które będą się toczyć, natomiast jak one będą się manifestować, jest to trudne w tym momencie, w ogóle utopijne zdaniem szamana do próby jakiegokolwiek badania, weryfikowania czy mówienia o tym. Zawsze komuś się coś może sprawdzić, ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego czasu, moi drodzy, jak najwięcej, bo tak jak szaman mówił dziesiątki razy, on jest jednorazowy i nigdy się już nie powtórzy. I słowo nigdy, jak rzadko w tym momencie można go użyć, bo z pewnością tej powtórki, cokolwiek by się nie działo w przyszłości, nie będzie. Po prostu nie ma takiej możliwości. To ten czas, który w tej chwili przeżywamy, należy do takich rozgrywek, które jednokrotne zaistnienie powoduje niemożliwość duplikacji, można tak powiedzieć, ponieważ jest to tak głęboki proces. Dotyka każdej jednostki bezpośrednio, dotyka społecznych powiązań. Nie powiem tutaj o mniejszych fraktalach rodzinnych i jakichś małych społeczności, bo tutaj już dawno weszliśmy w programy populacyjne, a tylko dlatego, że jest wyjątkowa zgodność fraktalna, może w tym momencie w zasadzie każda istota jeszcze reaktywować, tak by należało powiedzieć, pewne możliwości, z których wcześniej nie skorzystała. Dlatego zachęca Was szaman, żeby być maksymalnie uważnym, bo też już nie za bardzo można tutaj stosować jakieś uniwersalne techniki, czy mniej lub bardziej uniwersalne, bo uniwersalnych to raczej już wszyscy z Was przynajmniej słyszeli, że nie ma. Niektórzy mogą uważać, że jeszcze funkcjonują, ale z pewnością jest to tylko uważanie, tak zwane, natomiast na pewno się to nie weryfikuje w rzeczywistości. Coraz mniej też będzie się weryfikować właśnie tych cudownych rzeczy, których człowiek ostatnimi czasy wynalazł. Więc zachęca Was szaman do odnajdywania swoich ścieżek i spoglądania głęboko sobie w oczy, czy w takim lustrze łazienkowym, czy w innym, de facto nie ma to znaczenia. Ważne, żeby nawiązać kontakt w końcu ze sobą, bo może się okazać, że ten kontakt będzie mieć charakter bardziej permanentny, niż się Wam śniło to do tej pory. Natomiast z pewnością jego manifestacja będzie totalnie inna od tego, czego doświadczaliście nawet w sposób najbardziej spektakularny jeszcze chwilę wcześniej. Czy kiedykolwiek wcześniej, może tak to lepiej brzmi i jest bardziej odzwierciedla tą rzeczywistość. Więc zachęcam do szukania takich luster i trudno, bo nie będzie szaman dzisiaj wchodził w szczegóły. Może następnym razem się uda jakieś takie ćwiczenie przeprowadzić, bo wiele rzeczy do szamana przychodzi. No i z racji właśnie pewnych innych, nowych zupełnie możliwości,
się pojawiających. Niekoniecznie szaman będzie tworzył jakiekolwiek metody, nawet jak one by były bardzo skuteczne, to i tak będą skuteczne. Nawet jeśli przejdą, to można powiedzieć, to już niech inni rozwijają. Szaman nie jest od tego, żeby się zatrzymywać w biegu, bo od tego tylko duże przeciążenia są i można wyrzucić z siebie albo stracić z siebie to, co jest istotne, potrzebne i daje przynajmniej na potencjale dużo większe możliwości. A takich, którzy lubią się zatrzymać po to, żeby w iluzji dualności zagarnąć do siebie trochę energii, jeszcze przez jakiś czas będzie wystarczająco dużo, ale będzie to coraz trudniejsze, moi drodzy, i to w zasadzie z dnia na dzień. Także nie radzi szaman wchodzić w takie interakcje, bo to będzie z takimi rzeczami, czy ludźmi, czy środowiskiem, bo każde z nich może być taką sferą, będzie to bardzo, bardzo trudne i bardzo wyczerpujące. A energia, czy dostęp do własnej energii, nie, jedno i drugie źle szaman powiedział, żeby skorzystać z tych przemian, które się dzieją i jeszcze jakiś czas będziemy właśnie w epicentrum dziania się, można tak powiedzieć, to tym łatwiej i tym skuteczniej, im mniej energii oddamy komukolwiek i czemukolwiek na zewnątrz. A z tym wcale nie jest łatwo, ponieważ jeszcze różne wzorce są w sposób bardzo dynamiczny aktywowane i przy okazji tej aktywacji wyrzucane są wielkie ilości energii. To trochę jak erupcja wulkanu, w której, czy w czasie której mnóstwo lawy, mnóstwo pyłu, mnóstwo dymów z niego wychodzi. No i ta kaldera, czyli ta pusta przestrzeń, która pozostaje po takim wyrzucie, no jest pusta. Kiedyś tam wrzała lawa, było mnóstwo energii, no bo takie ciepło, taka lawa, to jest po prostu no, ta życiowa energia wulkanu. Taką metaforę szaman znalazł na dzisiaj, a kiedy to zostanie wszystko wyrzucone, no to gdzieś tam zastygnie, być może jakąś pracę wykona, spali miasto czy jakieś inne tereny, wypali, zaleje, spopieli, czy w inny sposób jeszcze spowoduje zniszczenie, ale w środku pozostanie tylko pusta wydmuszka. I to jeszcze skostniała, zaschnięta, no i już nie gorąca, zimna. No i oby tak nie działo się z wami, bo z pewnością z wieloma ludźmi będzie się dziać coś takiego, moi drodzy, bo teraz jest taki czas, kiedy no już szaman mówił sporo temu, że walka każdego człowieka, choć słowo walka, bardzo szaman tego nie lubi, ale niestety większość ludzi jest na tyle mocno, absolutna większość, czyli prawie wszyscy, nieliczni nie są, zaczepiona w dualizmie, że słowo walka jest adekwatne, więc walka idzie o przetrwanie i o życie, moi drodzy. Życie w pełnym przejawieniu, czyli nie walczymy tylko o to, co, czy każdy człowiek nie walczy tylko o to, czego będzie doświadczał jutro, za tydzień, może za rok, a może za 10 lat, tylko czego będzie doświadczał może za 50 wcieleń.
również. Takie to jest. No takie to jest po prostu. I głębiej nie ma sensu tego w ogóle tłumaczyć, bo myślę, że było to powiedziane już tyle razy, że jest to zrozumiałe. No i co, moi drodzy, tak jak Szeman mówił, dziś taka mobilizująca trochę, krótka audycja, a jutro może coś właśnie poćwiczymy, bo są przyszły do szamana pewne sposoby, żeby właśnie zmobilizować was, jeśli będziecie mieć ochotę w inny sposób, nie tylko za pomocą na przykład praktyki pierwotnych kodów źródła, które też w tym okresie do 21 dla tych, którzy się z tym wspierali wcześniej, de facto wspierali się ze sobą, to może teraz taki czas, jak poczują, żeby do tego wrócili. Dla tych, którzy nie, no to być może poczują, że to właśnie czas na teraz. To już niewiele czasu zostało, 20 dni. No i na pewno będzie to miało bardzo wspierający charakter w tym czasie. No a oprócz tego, moi drodzy, ciało wzmacniać na najróżniejsze sposoby, płukać, detoksykować, oj, nie wiem, czy Szeman dobrze to powiedział, choć to jest taki proces, który no, w pewien sposób osłabia, ale wiele rzeczy właśnie teraz zamanifestować się może wtedy, kiedy ciało jest oczyszczone, więc tak jak mówiłem w poprzednich audycjach, już nie wiem której, sauna, jakieś ćwiczenia, jakieś naturalne suplementy i to najlepiej bardzo kompleksowe, tak jak tam mówiliście, czy tam szaman mówił ostatnio, właśnie jakieś formy zeolitu, czy tam lawawity, to są takie mega, można powiedzieć, suplementy, bo one bardzo są dobrą bazą. Natomiast dobrze jest do tego wytestować to, co indywidualnie w danym momencie jest potrzebne. Być może jutro szaman będzie mieć power i zrobimy, pokażę wam takie ćwiczenia z krzemem krystalicznym, który też dzisiaj już można w jakichś różnych formach dostać i wspomóc się, bo to są bardzo ochronne na tą chwilę pierwiastek. No i kiedy ciało jest wstępnie już właśnie oczyszczone, nie musi być idealnie, bo to jest długi proces i większość nawet z was no, do tego raczej nie doszła jeszcze w tej chwili, może kiedyś, to wszystko wymaga naprawdę, moi drodzy, olbrzymiej determinacji, pewnej systematyczności i jest to w pewien sposób taki proces, który no, trzeba cały czas z nim czy w nim podążać. No, także będziemy kończyć, chyba że jakieś szybkie ktoś ma wrzutę dla innych, czy do szamana i tym jeszcze zainspiruje. A jak nie, no to co? To życzę wam dobrej nocy. Postara się szaman jutro, żeby coś głębiej powiedzieć. Coś jeszcze może sobie przypomniał, że w tych pisach, czyli patrzę szaman na wpisy pod audycją ostatnią, ale już nie wiem, co to było. Ważne, że u niektórych już jest lekkość, bo ten 28 mamy za sobą, moi drodzy, i z pewnością można zauważyć zmianę. Ale to jest zmiana dynamiczna,
Więc każdy dzień będzie inny, można tak powiedzieć. Dla niektórych to może być jak wakacje, aczkolwiek nie przypuszcza szaman, że będzie ich zbyt dużo, co najwyżej parę dni, a potem znowu ta sinusoida w różnym tempie, w różnym zakresie może się uaktywnić. I przygotujcie się na to. Przynajmniej tak informacyjnie i nie myślcie, że jest to coś złego. W tym okresie można zrobić no, niesamowite rzeczy. No i jak szaman powiedział na początku, z pewnością powtórek nie będzie. No i co? Nie ma żadnych wrzut dla szamana. To pozdrawia szaman wszystkich. 20 minut to akurat tyle, żeby się nie przesycić. Jak widzicie, wiosna się nam zrobiła i z powrotem znowu jakieś takie przymrozkowe około zera, więc jeszcze nie dostaniemy takiego wsparcia może przez kilka następnych dni. Ale w okolicach przesilenia prawdopodobnie znowu nastąpi takie duże ochłodzenie, tak szaman przewiduje. Nie wiadomo, czy się to sprawdzi, bo to też może bardziej patrzy na fondraski, gdzie wtedy będziemy. A no i jeszcze ważna informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby zawitać na fondraski, czyli na przesilenie. Informacja jest na stronie Jaskinia Szamana. To bardzo proszę, żeby zgłaszali się do soboty włącznie. To jest ostateczny termin, bo pewne decyzje w związku z tym szaman potrzebuje podjąć i pewne procesy będą już zainicjowane, bo no i potem nie będzie tej możliwości, nawet jakby ktoś bardzo chciał. Więc po prostu ostatnio już szaman mówił, teraz o tym przypomina i tutaj terminem wiążącym jest sobota, czyli to będzie kiedy? 4 marzec zaczynamy. No i teraz to już życzę Wam dobrej nocy, no i chyba do jutra. Dobranoc.